Rozmowa poranka. Gościem rozmowy poranka jest podpułkownik Michał Napierała z Wojskowego Centrum Rekrutacji. Dzień dobry. Dzień dobry, czołem. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że razem ze sztabem generalnym przygotowywany jest program przeszkolenia wojskowego dla młodych, którzy ukończyli szkoły średnie. Szkolenie po pierwsze miałoby trwać 27 dni i przygotowywać do tak zwanej aktywnej rezerwy. Czy to jest nam potrzebne? Oczywiście, pani redaktor. Szkolenia wojskowe wraz z edukacją wojskową. Jest to niezbędny element do redukowania niepokojów społecznych, jakie w ostatnim czasie narastają w związku z sytuacją za naszą wschodnią granicą. Takie szkolenie, o którym pani mówi, tak naprawdę jest realizowane od 2 lat. Jest to dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Ale MON też wychodzi naprzeciw, tak jak pani powiedziała, absolwentom szkół średnich i turnusy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej organizuje także podczas wakacji w miesiącach lipiec, sierpień. No dobrze, powiedział pan, że takie szkolenia wychodzą naprzeciw temu, żeby uspokoić trochę społeczeństwo, ale czy nie jest tak, że takie zapowiedzi właśnie szkoleń sprawiają, że społeczeństwo zaczyna się bać, że mamy powód do tego, żeby szkolić coraz więcej osób? Ja myślę, że jest wręcz odwrotnie. Ja myślę, że szkolenie właśnie jest jednym z etapów takiego uspokojenia tego niepokoju wśród ludzi. Ja może podam tutaj przykład z życia wzięty. Moja żona, która także często mówi do mnie, że niepokoi się sytuacją za granicą. Zaproponowałem jej ostatnio, żebyśmy poszli na strzelnicę. Poszliśmy na strzelnicę, żona wzięła broń do ręki, załadowała amunicję, postrzelała, całkiem dobrze jej szło. Była bardzo zadowolona po tym szkoleniu i powiedziała: słuchaj, ja jakoś tutaj już pewniej się czuję, ja chciałabym iść dalej, chciałabym się zapisać na szkolenie wojskowe, więc ja myślę, że szkolenie jak najbardziej tak. No właśnie, jak wygląda takie szkolenie? Różne są rodzaje szkolenia. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa to jest 27 dni. Jest realizowana w jednostkach operacyjnych, ale jest jeszcze alternatywa dla szkolenia. Jest to tak zwane szkolenie, tak zwana szesnastka, czyli 16-dniowe szkolenie w wojskach obrony, w jednostkach obrony terytorialnej. Bardziej intensywne, bo trwające trwa połowę krócej. Natomiast program, jaki jest realizowany, jest taki sam jak w przypadku dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Czyli jest wcielenie, nauka podstaw taktyki, posługiwania się bronią, sprzętem do ochrony przed bronią masowego rażenia. To wszystko kończy się przysięgą. Do czego nas zobowiązuje potem przysięga? No właśnie. Bo o tym się nie myśli. Różnie to z tym jest. Składając przysięgę, tak naprawdę kandydat żołnierz staje się żołnierzem rezerwy. I wpada on do tak zwanej rezerwy pasywnej, która tworzy zasób osobowy na wypadek wojny. A tutaj miałaby młodzież trafić do aktywnej rezerwy. Jaka jest różnica? No, ustawa o obronie ojczyzny podzieliła rezerwę na aktywną i pasywną. Aktywna rezerwa jest głównie skierowana do byłych żołnierzy zawodowych, ale nie tylko. Mogą tam także być osoby, które odbyły przeszkolenie wojskowe i nie chcą się rozstawać z mundurem. Gdzieś złapały tego bakcyla, natomiast mają gdzieś tam swoją działalność, swoją pracę, powiedzmy w cywilu poukładaną. I w takiej aktywnej rezerwie, w jednostce wojskowej, raz na jakiś czas mogą się szkolić, ponieważ pozostają na ewidencji tej jednostki wojskowej. Czas tego szkolenia tak naprawdę jest ustalany z takim kandydatem, który taką decyzję podejmie, że on w takiej aktywnej rezerwie chce być. Tutaj ma być wabikiem na młodych 6 tysięcy złotych wynagrodzenia za takie miesięczne szkolenie, bo jak podkreśla Władysław Kosiniak-Kamysz, lepiej pójść na takie przeszkolenie niż do pracy w kawiarni czy restauracji. Myśli pan, że to się okaże wakacyjnym hitem? W zeszłym roku już mieliśmy przedsmak tego, o czym pani mówi. Był także turnus wakacyjny zaplanowany, który cieszył się bardzo dużą popularnością i został zapełniony bardzo szybko przez młodzież. Praktycznie już przed zakończeniem roku szkolnego nie było miejsca na te turnusy wakacyjne. W tym roku takie turnusy są 3, czy w czerwcu, lipcu i sierpniu, tak jak powiedziałem, i również cieszą się dużym zainteresowaniem.
podczas kwalifikacji wojskowej, która trwała tutaj w Katowicach, rozmawiałem z młodymi ludźmi, którzy już wtedy zapisywali się na te turnusy. Jak oni mi mówili, jest to dla nich połączenie przyjemnego z pożytecznym, czyli chcą się przeszkolić, złożyć przysięgę, zasilić zasoby rezerwy pasywnej, a później za zarobione pieniążki na przykład pojechać sobie na wakacje. Nie ma w tym nic złego. No właśnie chciałam o to zapytać, bo tutaj szef MON trochę kusi w cudzysłowie tymi pieniędzmi, ale jak z pana doświadczenia to wygląda? Czy taka osoba, taka młodzież motywuje się właśnie tylko pieniędzmi, czy właśnie czymś więcej, tą chęcią działania, chęcią przeszkolenia się? Różnie to bywa. Wydaje mi się, że w większości jednak to jest chęć przeszkolenia. Bo nie skupiajmy się tylko na pieniądzach. Tak jest, tak jest. Natomiast ja jestem pełen podziwu dla tej młodzieży, za ich odwagę. Za to, że mimo iż za naszą wschodnią granicą jest wojna, oni jednak chcą iść do wojska, chcą się przeszkolić, nie boją się i za to im cześć i chwała. Nie ma takiej myśli, że jakby coś u nas stało, to uciekamy, tylko chcemy być gotowi. Dokładnie, dokładnie. To jest też naszym zadaniem jako wojska, żeby gdzieś tam kształtować tą taką postawę w społeczeństwie, że gdy młody człowiek, czy nawet starszy człowiek słyszy wojna, to nie myśli od razu strach i ucieczka, ale myśli wręcz odwrotnie. Gotowość do walki, walka i zwycięstwo. Jak pan myśli, część z tych osób, które pójdą na takie przeszkolenie, zostanie w wojsku, bo na to się pewnie liczy? Tak jest. Obserwujemy, że część z tych ludzi, prawie połowa, zostaje na kolejną część specjalistyczną takiego szkolenia. Czyli gdzieś tam połknęli tego bakcyla, chcą się rozwijać. Widzą, że wojsko jest dobrym pracodawcą, pewnym, solidnym i decydują się na część specjalistyczną, a później w krótkim czasie duża większość z nich przechodzi na służbę zawodową już. No dobrze, ale może jest to próba ucieczki państwa przed przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej, no o czym coraz częściej wspominają i eksperci, i byli wojskowi. Tutaj nie chciałem tego oceniać, natomiast chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, że zasadnicza służba wojskowa cały czas jest. Ona nie jest obowiązkowa, ale jest dobrowolna i cieszy się dużym zainteresowaniem, więc czy jest potrzeba robić obowiązkowy pobór, nie wiem. To nie do mnie należy decyzja, natomiast ja wiem jedno, jako szef Wojskowego Centrum Rekrutacji, że jest zainteresowanie służbą wojskową, że młodzi ludzie nie boją się przychodzić do służby wojskowej i myślę, że na chwilę obecną to wystarczy. A jest też zainteresowanie edukacją, bo rząd zapowiada naukę o bezpieczeństwie w polskich szkołach, uwzględniając i zagrożenie militarne, i katastrofy, w tym klęski żywiołowe. Oczywiście w ostatnich dniach pojawił się nowy projekt Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Edukacji. Nazywa się on Edukacja z Wojskiem. Jest to kolejny projekt skierowany do społeczeństwa, tym razem do dzieci i młodzieży. Poprzednie projekty, takie jak Trenuj jak żołnierz oraz Trenuj z wojskiem, były skierowane do osób pełnoletnich. Natomiast co o tym projekcie można powiedzieć, edukacja z wojskiem? No, celem tego projektu jest podniesienie wśród dzieci i młodzieży świadomości w obszarze bezpieczeństwa i obronności, to jest raz. A dwa, kształtowanie nawyków i umiejętności z zakresu zachowania się w sytuacjach kryzysowych. No właśnie, czego możemy w praktyce się nauczyć takie dziecko, taka młodzież? To szkolenie będzie trwało 3 godziny, więc nie jest to jakiś duży wymiar czasu. Godzina teorii i godzina praktyki. Co ważne, zajęcia te będą prowadzili żołnierze z jednostek obrony terytorialnej oraz jednostek operacyjnych pod nadzorem nauczyciela. Program ten jest programem pilotażowym i będzie trwał od 6 maja do 20 czerwca. Oczywiście zawsze, jak to zawsze bywa w takich sytuacjach, jest wymagana zgoda rodziców, żeby dziecko w takim programie uczestniczyło. Szkoły mogą się zgłaszać do tego programu poprzez samorządy. Ale dla nas najważniejsze jest to, żeby przekazać dzieciom taką podstawową wiedzę z zakresu obrony cywilnej, z zakresu zachowania się na wypadek zagrożenia w sposób przyjazny, prosty, praktyczny, bez broni i innych tego typu narzędzi. Czyli tak jak nauczenie się numerów alarmowych, które po prostu potem z automatu, kiedy coś się dzieje, takie dziecko pamięta. Dokładnie tak. Numery alarmowe, rozpoznawanie sygnałów alarmowych, syren, nauka sposobu zachowania się po usłyszeniu takiej syreny, co to dziecko ma robić, gdzie ma iść, żeby wiedziało, jak się zachować.
nauka zasad ewakuacji, przejścia do schronu, budowy takiego schronienia, nauka wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, tutaj mówimy już o młodzieży na przykład, ale także, co warto zaznaczyć, nauka sposobów obrony przed zagrożeniami w sieci. Czyli to, na co nasze dzieci są najbardziej narażone na ekranach swoich telefonów komórkowych. Trochę tak jak pan opowiadał o tym, czego dzieci się będą mogły uczyć, to mam wrażenie, że potem będą mogły przekazywać tę wiedzę dorosłym, bo nawet niektórzy dorośli nie wiedzą, jak rozpoznać sygnał i jak przeprowadzić ewakuację. No troszeczkę ma tutaj pani w tym prawdy. W ostatnich czasach te zagadnienia były troszeczkę zaniedbane, ale ja myślę, że tutaj już Ministerstwo Obrony przygotowuje odpowiednie projekty, odpowiednie ustawy i będzie to w jakiś sposób wskrzeszane. Czyli bardziej mówimy o prewencji niż o straszeniu społeczeństwa? Tak jest. Tak jest. Prewencja to jest rzecz podstawowa w tym momencie. Najważniejsze to być dobrze przygotowanym. Najważniejsze to dobrze rozpoznać swojego przeciwnika. Nie bać się, nie myśleć o ucieczce, tylko myśleć o walce, o obronie. Ja zawsze podaję takie przykłady. Też młodym ludziom, nie wiem, człowiek, rodzina kupuje dom, prawda, robi wszystko, żeby go dobrze zabezpieczyć, nie wiem, kupuje roleta antywłamaniowe, stawia ogrodzenie, kamery, nie wiem, wynajmuje jakąś firmę ochroniarską, czyli robi wszystko to, aby potencjalny złodziej, powiedzmy, nawet nie myślał o tym, że może tam wejść, ponieważ jest tyle zabezpieczeń, że jest to dla niego bezcelowe, prawda. To samo jest w przypadku obrony kraju. Musimy inwestować nie tylko w armię, bo armia jest jednym z filarów obrony, ale także dyplomację, gospodarkę, przedsiębiorców, teren, który także odpowiednio przygotowany jest tutaj naszym sojusznikiem, no i edukację i szkolenie społeczeństwa, bo to jest tutaj podstawa. Gościem rozmowy poranka był podpułkownik Michał Napierała z Wojskowego Centrum Rekrutacji. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Radio M 107,6 FM.